Radio RDN Małopolska. Setki informacji, relacje reporterskie z najważniejszych wydarzeń regionu, transmisje koncertów, kreacja największych kulturalnych wydarzeń w terenie naszego nadawania. Region jest nasz. RDN Małopolska 103,6 FM. Przez całą dobę na czasie. RDN Małopolska. Yeah. Grzegorz Golec, witam. Moim gościem jest Jan Ziobro, poseł Zjednoczonej Prawicy. Dzień dobry, witam. Witam pana, witam państwa. Jak się panu podobała niedzielna debata kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej? No była dość, myślę, ciekawa. Z jednej strony była oczywiście bardziej agresywna, z drugiej stonowana i stabilna. Oczywiście, jeżeli chodzi o tą stronę agresywną, mam tu na myśli prezydenta Bronisława Komorowskiego. Nie przypuszczałem, że będzie w sposób taki agresywny stosował tego typu metody, natomiast ze strony Andrzeja Dudy było widać tą stabilność, ten spokój i nomen omen to, co zarzuca prezydent Komorowski Andrzejowi Dudzie, to znaczy, że no nie buduje tej zgody narodowej. Nomen omen to Andrzej budował i pokazywał się jako osoba, która buduje tą zgodę, nie dzieli Polski na Polskę radykalną i też racjonalną, tylko tak jak Andrzej powiedział, trafnie jest jedna Polska pod jednym sztandarem, natomiast prezydent trafnie, znaczy może nie tyle trafnie, co jawnie gra na podziały społeczne i na tą agresję, którą buduje, w przeciwieństwie oczywiście do tego, iż głosi hasła mówiące o zgodzie, bezpieczeństwie, co uderza w jego sztandarowe hasło, jak i w jego w jakimś tam stopniu dotychczasową pięcioletnią pracę. Oczywiście mam też dużo do zarzucenia prezydentowi w związku z tym, że prezydent używał takich frazesów jak staram się, chciałbym, chcę, no przecież na Boga, on jest 5 lat prezydentem i nie może się starać, tylko powinien to robić. No miał 5 lat na to, by zrealizować wszystkie swoje obietnice. Jeżeli on jako prezydent wychodzi i teoretycznie nie mówi swoich postulatów do ludzi, tylko atakuje cały czas PiS i tak jakby rozmawiał z członkami PiSu, czy też z ludźmi związanymi z PiS-em, no nie rzucał żadnych słów, które byłyby skierowane do ludzi, do obywateli, tylko gdzieś był w stopniu zwarcia z wyborcami PiS-u, czy też po prostu z politykami PiS-u, co jest błędem według mnie w taki sposób podchodzić do debaty. Bronisław Komorowski nie miał nic do stracenia, także można było się spodziewać czegoś takiego. No nie miał według mnie nic do stracenia, dlatego poszedł tą szarżą, ale myślę, że w opinii wielu ludzi, którzy liczyli na spokojną, stabilną i taką merytoryczną debatę, ale przede wszystkim oczekiwali, że dostaną jakieś zapewnienia zarówno od strony Andrzeja Dudy, myślę, że tu zapewnienia padły, jak i również ze strony prezydenta. No nie było tych zapewnień. Tak jak mówię i powtórzę jeszcze raz, prezydent Komorowski w większym stopniu skupił się na atakowaniu, na dyskusji, można powiedzieć, z wyborcami PiS-u, z politykami PiS-u, niż dając zwykłym ludziom jakąś nadzieję, czy też przedstawiając w pewnym stopniu swoją wizję i postulaty. No szarżował, przeszarżował, przetarł silnik, tak bym to powiedział. Przetarł silnik, obudził się, takie są komentarze, a najnowszy sondaż pokazuje, że Bronisław Komorowski wyprzedza Andrzeja Dudę w wyścigu o fotel. Oczywiście to jest sondaż, 48% popiera obecnego prezydenta, a 44% kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Są obawy, że w sztabach PiS, czy na Panie razie spokój? Redaktorze, powiem to w ten sposób. Przed pierwszą turą wyborów ta sama sondażownia, nie będę tutaj wymieniał jej nazwy, która teraz opublikowała ten sondaż, jasno i wyraźnie pokazała sondaż, że w pierwszej turze prezydent Komorowski będzie miał 39%, natomiast Andrzej Duda 27%. Było to na dzień czy dwa przed wyborami prezydenckimi, więc można zobaczyć, w jakim wielkim stopniu Millward Brown pomylił się. Tutaj użyłem niestety jego ich nazwy. Więc myślę, że tutaj oczywiście trzeba zachować spokój i do końca kampanii walczyć. Myślę, że nie ma niepokoju w sztabie Andrzeja, bo widać, czuć to, widać na spotkaniach z wyborcami, wystarczy oglądnąć na portalu Facebook, na stronach internetowych, w telewizji, w mediach, gdzie są przekazy z Andrzeja wyjazdów po kraju, w Szczecinie, w Koszalinie, w miastach na północy Polski. Wydawałoby się, że PiS ma tam słabsze poparcie. Tysiące
osób, naprawdę setki osób przychodzą na spotkania, po prostu czuć tą zmianę, widać tą zmianę i ludzie po prostu bez względu na to, jak politycy Platformy będą oceniać tą debatę, bez względu na to, jakie będą w pewnym stopniu rzucane kłody pod nogi Andrzejowi Dudzie w związku z opiniami sondażowymi i tak dalej, myślę, że czuć tą zmianę i ta zmiana będzie widoczna po wyborach prezydenckich po drugiej turze. Wróćmy do Tarnowa. Czy widać tą zmianę po wyborach uzupełniających? Jak ocenia pan współpracę Rady Miasta z prezydentem Romanem Ciepielą? Myślę, że na razie no nie widać tych zmian. Myślę, że więcej oczekujemy po prezydencie Ciepieli. Myślę, że też ma ciężkie zadanie, ponieważ Rada Miasta jest w stosunku do niego oczywiście opozycyjna, no ale skoro został wybrany prezydentem, to powinien w jakimś stopniu poradzić sobie z problemami, które w jakim stopniu będą dotykały Tarnowa, między innymi zwrot pieniędzy za łączniki autostradowe, o których jest bardzo oczywiście głośno z wiadomych przyczyn. Wiele problemów, z którymi też ludzie oczywiście z miasta Tarnowa i okolic zgłaszają się do naszych biur poselskich. Oczywiście też jest za wcześnie, żeby ocenić, myślę, prezydenta Ciepielę, bo przecież od listopada minęło pół roku i na podsumowanie jego kadencji na pewno przyjdzie czas w połowie, ale na pewno dużo po nim oczekujemy. On ma utrudnione zadanie. Ja nie chcę tutaj go bronić, bo na pewno są ludzie, którzy przyjdą do państwa, do studia, czy też do innych studiów i będą starali się go bronić. Staram się zachować tutaj w pewnym stopniu sposób neutralny, ale powiem tak, oczekuję od niego więcej niż dotychczas zrobił. Myślę, że powinien się w jakimś stopniu bardziej zaktywizować tutaj na terenie miasta Tarnowa. Być bliżej ludzi. A te pieniądze z łącznika należy już zwrócić, czy czekać należy dalej? Jak pan sądzi? Jest to przede wszystkim potężny problem dla samego miasta, dwa, dla budżetu miasta i dla jego mieszkańców. Tarnów i tak ma ogromne problemy związane między innymi z emigracją młodych ludzi. To miasto, które najszybciej się wyludnia w Polsce i to jest problem Tarnowa. Oczywiście problem oddania pieniędzy jest i na pewno będzie. Ja myślę, że powinniśmy się jeszcze w jakimś stopniu wstrzymać. No, na Radzie Miasta było to widoczne, gdzie radni Prawa i Sprawiedliwości i szeroko pojętej prawicy bronią w pewnym stopniu tych pieniędzy i starają się zrobić to, żeby miasto na tym jak najmniej na tym ucierpiało, bo jeżeli pieniądze będą musiały być zwrócone, jeżeli będzie taka decyzja, to oczywiście trzeba pieniądze zwrócić, ale ja bym się jeszcze tutaj wstrzymał, poczekał, być może decyzja będzie inna, no niestety to będzie bardzo problematyczne dla budżetu miasta, który i tak ten budżet już nie jest i nie należy do największych, a kolejne problemy w jakimś stopniu mogą się pojawiać, mam tu na myśli oczywiście Azoty Tarnowskie i problemy związane z azotami, jak i również z Anwilem. No tak, poruszyliśmy następne moje pytanie. Chodzi właśnie o to, że pojawiły się plotki, że Grupa Azoty ma być, Tarnowski Zakład ma być odłączony od Grupy Azoty i połączony z Anwilem, czyli można powiedzieć, że Tarnowski Zakład na pewno byłby osłabiony. Oczywiście są dwie różne wersje i dwa różne stanowiska. Jedne osoby sugerują i wskazują na to, że połączenie Grupy Azoty, Zakładów Tarnowskich z grupą Anwil no wpłynie w sposób korzystny na zakłady tarnowskie, na grupę Azoty, ale jednak tutaj trzeba patrzeć też przez pryzmat pracowników, trzeba patrzeć przez pryzmat budżetu miasta i pieniędzy, które są wpłacane przez zakłady tarnowskie, przez zakłady azotowe i wydaje się być bardziej realistyczny scenariusz, który będzie wskazywał na to, że połączenie się tych dwóch firm z tej samej, można powiedzieć, branży, no wpłynie raczej w sposób niekorzystny na grupę na zakłady tarnowskie i odbije się to oczywiście w późniejszym etapie na budżecie miasta. Wszyscy dobrze wiemy, że budżet miasta Tarnowa w dużej części opiera się na podatkach, wpływach, które pochodzą z zakładów
zakładów azotowych z Tarnowa. Miejmy nadzieję, że do tego czasu ta sytuacja będzie na tyle optymalna, że będzie korzystna zarówno dla Anwilu, no, który będzie tą mocniejszą jednostką w tej całej układance w porównaniu do zakładów azotowych. No niestety w ostatnich latach często wydaje się być prowadzona gra mająca na celu osłabianie pozycji zarówno zakładów azotowych tarnowskich, a w kolejności idzie to do osłabienia miasta Tarnowa, co na pewno nie jest korzystne. I tutaj właśnie pojawia się rola prezydenta miasta i oczywiście parlamentarzystów, którzy powinni dążyć do tego, by zarówno miasto, jak i zakłady tarnowskie miały swój obecny status lub też spowodować taką sytuację, by ten status się poprawił. Niestety parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej przez ostatnie 3 lata, a to oni mają przede wszystkim największy mandat ze względu na to, że są u władzy, nie zrobili w tym stopniu nic, nie zrobili w tym stopniu za wiele, choć mają takie możliwości. Może nie są akurat w resortach, w ministerstwach związanych ze Skarbem Państwa, ale są do tego zobligowani, bo mają do tego wszystkie aparaty w porównaniu do posłów opozycyjnych, którzy mają te ograniczenia i już na samym początku są zazwyczaj wykluczani i traktowani jakby mieli dżumę czy też trąd. Tarnowscy pracownicy właśnie zakładów azotowych czy związkowcy często podkreślali: jesteśmy liderem grupy Azoty, ale co z tego, jak nasze zarobki są najniższe w porównaniu z Kędzierzynem, Policami czy z Puławami. No a jakby tutaj wyłączył z grupy azoty Tarnowski zakład, połączył z Anwilem, na pewno zarząd poleci, na pewno też zostanie zredukowana trochę produkcja. A co z inwestycjami, które są tak hucznie zapowiadane? To jest ponad 500 milionów złotych. No tak, to są problemy, które są najbliżej przede wszystkim społeczeństwa, najbliżej ludzi. I ludzie widzą te problemy, tak? Widzą, słyszą, co dzieje się w zakładzie, słyszą decyzje zarządu, wiedzą, co się święci. Oczywiście może być to w pewnym stopniu jakąś pochodną wyłączenia zakładów tarnowskich i połączenia ich z Anwilem. Może być przede wszystkim osłabienie produkcji, a w kolejności oczywiście każdy, kto troszeczkę zna się na prowadzeniu działalności, będzie wiedział o tym, że firma, która w jakimś stopniu ogranicza swoje moce produkcyjne, tnie koszty poprzez zwalnianie pracowników lub też poprzez obniżanie pensji. Dlatego apeluję i myślę, że my jako parlamentarzyści, w szczególności parlamentarzyści rządzący, powinni zrobić wszystko, razem również z samorządowcami, z prezydentem Ciepielą, zrobić wszystko przede wszystkim, by Azoty Tarnowskie, ale przede wszystkim, by fuzja, jeżeli dojdzie do takiego i fuzji z Anwilem, była na tyle korzystna, by opłacało się to zarówno zakładom tarnowskim, jak i również pracownikom. I tutaj powinniśmy przede wszystkim o tym myśleć. I mam nadzieję, że Platforma Obywatelska, której zostało już 6 miesięcy rządów, zmobilizuje się chociaż na te ostatnie 6 miesięcy. Mam tu na myśli oczywiście naszą regionalną sprawę, by dopiąć tą sprawę w ten sposób, by funkcjonowało na dobrym poziomie. I zobaczymy, bądźmy w jakimś stopniu, bądźmy optymistami, ale pamiętajmy o tym, że przez te ostatnie 8 lat zazwyczaj koledzy z Platformy Obywatelskiej zajmowali się swoimi wewnętrznymi sprawami i stanowiskami. Miejmy nadzieję, że nie zapomną o regionie tarnowskim. Ja dziękuję bardzo za rozmowę i przypomnę, że moim gościem był Jan Ziobro, poseł Zjednoczonej Prawicy. Dziękuję serdecznie.